Kto z pań stanów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały w wersji odczytanej przeze mnie przed chwilą, proszę podnieść rękę do góry. Kto jest za projektem uchwały? Głosów za. Kto jest przeciw? Zaraz, kto się wstrzymał? Dwa głosy wstrzymujące. Stwierdzam, że Rada Ministrów Łapa 16 głosami za, przy dwóch wstrzymujących przyjęła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawdzania finansowego wraz z sprawdzaniem z wykonaniem budżetu za 2015 rok. Kolejny punkt porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Opinia Regionalnej Izby Rachunkowej została Państwu przedłożona. Jest też opinia i rekomendacja Komisji Rewizyjnej w tej sprawie. Pan Przewodniczący wniosek, odczytasz, proszę. Odczytam wniosek Łapy dnia 5 maja 2016 roku. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łapach w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Łap za rok 2015 z tytułu wykonania budżetu. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łapach w składzie Adam Perkowski przewodniczący, Joanna Misota zastępca przewodniczącego, Janusz Miałkowski, Przemysław Jaroszewski, Adam Karasiewicz, Maciej Michno, Beata Piekarska, Wiesław Szustak, Stanisław Brzechowski, członkowie. Działając na podstawie artykułu 18a ustawy 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz artykuł 270 ustawy 3 ustawy o finansach publicznych, o pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu gminy za rok 2015 wnioskuję o udzielenie absolutorium burmistrzowi Łap za rok 2015 tytułu wykonania budżetu gminy. Wyniki głosowania: 7 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. W załączeniu opinia Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu gminy za rok 2015. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Otwieram dyskusję na punkcie porządku obrad. Proszę bardzo, pan radny Pogłosik. Ja chciałbym przedstawić opinię klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Łapach w sprawie wykonania budżetu za 2015 rok. Budżet zrealizowano następująco. Wykonano dochody w kwocie 68 686 288 zł, to stanowi 96% w stosunku do planu po zmianach. Wykonano wydatki w kwocie 70 309 441 zł, to stanowi 96% w stosunku do planu po zmianach. Kwoty wydatków 14 339 853 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, co stanowi 20,4% wykonanych wydatków budżetu ogółem. Wykonane zostały obowiązkowe zadania własne gminy, a wykonanie planów wydatków w zakresie realizacji tych zadań osiągnięto następujące wskaźniki. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 99%. Oświata i wychowanie 100%. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 99%. Pomoc społeczna 97%. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94%. Kultura fizyczna 95%. Ochrona zdrowia 97%. Wykonano wszystkie inwestycje drogowe zaplanowane na 2015 rok w konsultacjach społecznych. Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2015 roku wyniósł 32 160 382 zł. W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2014 roku łączna kwota długu spadła o kwotę 246 478 zł. Wykonując budżet roku 2014, gmina Łapy nie naruszyła wskaźników określonych artykułem 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wypracowała tzw. nadwyżkę operacyjną, spełniając tym samym zasadę określoną w artykule 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Klub Radnych PiS Rady Miejskiej w Łapach w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium będzie głosował za udzieleniem absolutorium do 2015 rok dla pani burmistrz Urszuli Jabłońskiej. Podpisał przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwość, Krzysztof Gosik. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie radne. Czy są jeszcze jakieś uwagi w tym punkcie? Proszę bardzo, panie radne. Chciałabym zabrać głos w tym miejscu, ponieważ myślę, że szybko nie nadarzy się kolejna okazja, żeby właśnie ocenić, odnieść się do współpracy Rady Radnych i pani burmistrz. I dlatego korzystam tutaj z tej okazji. Co to jest absolutorium? Absolutorium jest rodzajem kontroli Rady Gminy nad wójtem, burmistrzem w zakresie wykonywania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta, burmistrza. Rada, podejmując uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium, daje wyraz, czy działania wójta, burmistrza są akceptowane przez radnych, czy też nie. I w tym miejscu chcę przeczytać swoje oświadczenie. Pragnę oświadczyć, iż podczas głosowania nad absolutorium wstrzymam się od głosu, ponieważ wydawanie pieniędzy podatników w naszej gminie stoi pod dużym znakiem zapytania. Pozornie budżetowe zestawienia, w myśl zasady, że papier wszystko wytrzyma, bilansuje się, ale fakt, iż zaplanowane wydatki pokrywają się z ich faktyczną realizacją, nie zawsze świadczy o tym, że wydawane są w sposób właściwy. Dopiero podczas pracy w komisji rewizyjnej można było wielokrotnie stwierdzić brak zasadności w wydawaniu publicznych środków, innymi słowy niegospodarność. Jest to niewątpliwie wynik braku konsekwentnego nadzoru burmistrza nad podległymi jednostkami. Ustawodawca na taką okoliczność powołał komisje rewizyjne, które mają strzec m.in. gospodarności, legalności, celowości i rzetelności w wydawaniu pieniędzy publicznych. Niestety takie procedury na naszym gruncie nie zdają egzaminu, do czego przyczyniają się pani burmistrz, wygodni radni wsparci opiniami radców prawnych, którzy dbają o to, aby niewygodne fakty nie ujrzały światła dziennego. Natomiast wokół radnych, którzy właściwie pojmują swoją rolę, tworzy się negatywną atmosferę, jakoby dokonywali, cytuję, polowania na czarownicę i doszukuje się w naszym działaniu, cytuję, drugiego dna. Tymczasem mieliśmy do czynienia z próbą odgórnego blokowania kontroli przez panią burmistrz w OKF-ie. Z kolei fakt zamknięcia niedokończonej kontroli w MOPS nie pozwolił nam na zweryfikowanie gospodarki finansowej jednostki. Mało tego, w momencie rozpoczęcia kontroli w MOPS został przypuszczony atak na moją osobę. Pojawiła się anonimowa skarga do Rady Miejskiej oraz wpisy na forum Kuriera Porannego dotyczące moich spraw osobistych, zawodowych i najbliższych członków mojej rodziny. Działania te miały na celu zastraszenie mnie i zniechęcenie do dalszego działania w ramach komisji rewizyjnej. Organy ścigania ustaliły autora wpisów. Okazuje się, że nie tylko wobec mnie władza stosuje takie metody. Według władzy radny, który ma odmienne zdanie, szuka prawdy i uczciwości, traktowany jest jak wróg publiczny, którego należy zdyskredytować w możliwie najszerszych kręgach. Co władza ma do ukrycia, skoro ucieka się do takich metod? Tego nie wiemy, ale oczekuje się od nas wydania opinii w zakresie wykonania budżetu. Sytuacje, z którymi mieliśmy do czynienia podczas kontroli, na pewno nie budują zaufania publicznego. Doceniam zadania i jednostki wprowadzone w gminie w sposób bardzo dobry, niemniej wydawanie lekką ręką publicznych pieniędzy nie zasługuje na akceptację, ponieważ w naszym położeniu należy wykazać się szczególną oszczędnością i pamiętać o wszystkich mieszkańcach bez wyjątku. Również o tych, którzy nie mają zapewnionych przez gminę podstawowych potrzeb. Podpisała Joanna Micota. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Jeżeli nie ma, to proszę państwa projekt uchwały przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 21/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 oraz artykułu 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1900 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zapoznaniu się
ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, sprawozdaniem finansowym gminy Łapy za 2015 rok, opinią ordynacji rachunkowej w Białymstoku, informacją o stanie miasta i gminy Łapy na 31 grudnia 2015 roku, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rada Miejska w Łapach po raz następuje. Paragraf 1. Udziela się burmistrzowi Łap absolutorium się do wykonania budżetu za 2015 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały w wersji przedstawionej przed chwilą? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za tym projektem uchwały? Szesnaście głosów za. Kto jest przeciw? Za. Kto się wstrzymał? Trzy głosy wstrzymujące. Stwierdzam, że Rada Miejska w Łapach 16 głosami za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące przyjęła projekt uchwały w sprawie autotransportu wykonania budżetu za 2015 rok. Dziękuję bardzo Państwu. Proszę bardzo Panie Burmistrz. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za udzielenie absolutorium. Myślę, że nasze wspólne działania, te codzienne, ale także na każdej sesji, to także wyraz tego, że dążymy do tego, żeby w gminie działo się dobrze. A poza tym dziękuję przede wszystkim za te trudne decyzje, które nie zawsze są społecznie oczekiwane, ale które podejmujemy, a w perspektywie czasu na pewno przyniosą te zyski, które będziemy widzieli tutaj w Łapach i nie tylko. Zatem zapraszam do dalszej współpracy i myślę do merytorycznej, konkretnej, do pomysłów, które możemy przedyskutować na komisjach i na sesjach. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo Pani Burmistrz. Pojawia się propozycja, żeby zrobić przerwę, chociaż 10-15 minutową, więc może jest 27 do za 15, 13.45.